Radio Ortodoksja. Postaram się trochę w paru słowach opowiedzieć o poście. No wszyscy, tutaj wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, ludźmi z cerkwi, tak? Czyli jakby sprawa postu, tradycja postu jest nam znana, tak? I chyba bardziej chciałoby się powiedzieć o tym, albo może przypomnieć bardziej, tak? Skąd się wziął post, dlaczego i dlaczego post jest tak ważny w życiu duchowym i po co potrzebny jest post, tak? Więc ja nawiążę do, tak jak zawsze, do Pisma Świętego z początku i powiemy o stworzeniu człowieka. Gdy Bóg stworzył człowieka, tak, w samym akcie tworzenia słyszymy takie słowa, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Obraz to jest to, co nam dane było od Boga, a podobieństwo, to jak mówią święci ojcowie, to zadanie. Obraz otrzymaliśmy, czyli załóżmy, między innymi to jest nieśmiertelność naszej duszy, dążenie do dobra, kreatywność, no może tak tyle, tworczeństwo, tak to się fajnie metodą przetłumaczyć, czyli to, że możemy coś tworzyć, tak? Zdolność tworzenia, wolna wola, którą mamy. To są rzeczy, które mamy jako obraz, dane nam. Czy ktoś chce, czy nie chce, tak? To wszystko mamy. Natomiast podobieństwo jest to zadanie. I człowiek, gdy został stworzony, on był stworzony, jak mówi Pismo, dobry, ale nie był doskonały. Doskonałość człowiek miał osiągnąć. Dlaczego? Dlatego, że miał wolną wolę. I dlatego Bóg tak w tym akcie tworzenia ustanowił, że gdy umieścił człowieka w raju, dał mu przykazanie. Tak? I tu Pismo Święte mówi tak, że potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Czyli można tak powiedzieć, że taką, można powiedzieć, drogą albo zadaniem, które człowiek miał do wykonania, to było posłuszeństwo przez trwanie w poście. Czyli powstrzymywanie się od zjedzenia tak zwanego zakazanego owocu. I to była, można powiedzieć, taka droga albo ćwiczenie ascetyczne, jak my dzisiaj mówimy, czyli duchowne upragnienie, duchowne ćwiczenie, które miało prowadzić człowieka do doskonałości. Czyli samo polecenie, nie wolno ci tego jeść, czyli to jest polecenie dla naszej woli, dla naszego umysłu, tak? A że z tego drzewa to jest polecenie, można powiedzieć, dla ciała, czyli nie weźmiesz, nie zjesz tego owocu zakazanego. I jak wiemy, człowiek nie wytrwał w tym i naruszył to przykazanie nazywamy to upadkiem. Co się stało z człowiekiem? Po upadku, jak mówią święci ojcowie, człowiek rozpadł się na kawałki. Tak to mówią. Niektórzy to opisują fajnie, że ludzka dusza to było tak, jakby może być lustro. Boga człowiek ogląda czystym sercem. To czyste serce to jest to lustro. Po upadku to lustro rozbiło się na kilka kawałków. I święci ojcowie mówią,
że tym lustrem były między innymi, tym lustrem były te wszystkie siły duszy, które człowiek posiada. Takie główne siły naszej, części naszej duszy to um, serce, albo inaczej um, wola i czuwa. O tak. Czyli nasz umysł, no tak tłumaczenie takie, będziemy używać tego słowa umysł, tak? Nasza ta sfera uczuciowa, tak? I nasza wola. I człowiek został, jest rozbity. I my czasami to czujemy w sobie, tak? Że na przykład ja wiem, że tak, trzeba tak i tak postępować. Że wiem że, i chcę przeczytać modlitwę. Czytam modlitwy, a czuję w sercu kamień. Albo pustotę. A nic nie czuję, tak? Czasami bywa, że pragnę być z Bogiem, chcę być z Bogiem, tak? Ale umysł gdzieś rozkojarza się. Szczególnie to na modlitwie widzimy, tak? Biega gdzieś tam po sprawach ziemskich, albo ktoś mnie tam zranił, więc wspominam, tam przypominają mi się rzeczy gdzieś tam z przeszłości albo z wczorajszego dnia. No. A czasami bywa, że i umysł pragnie, i serce pragnie, a wola kompletnie nie chce. Chce się kompletnie czego innego, chce się odpoczywać, chce się zabawić i tak dalej, jakieś takie pokusy mamy. I to świadczy, że człowiek nie jest jednością. Jest takie słowiańskie słowo, on niecelny, niecelny, o tak, czyli nie jest zjednoczony, a jest rozbity. O. I to stało się w raju. Dlaczego to się stało? Dlatego, że przez nieposłuszeństwo człowiek utracił łaskę Ducha Świętego. I właśnie ta łaska Ducha Świętego dawała to, że człowiek był cały, że te wszystkie trzy siły duszy były ukierunkowane na swego Stwórcę. Tak? Czyli umysł był ukierunkowany na poznanie Boga w tworzeniu, tak jak widzimy, czytamy w Biblii. Adam patrzył na stworzenie, tak, i nawet nadawał imiona. Był przeprowadzany, przychodziły zwierzęta, słuchały się Adama, przychodziły do Adama i on nadawał imiona nawet, tak, zwierzętom. Serce cały czas Adama było skierowane skoncentrowane, albo uczucie było skierowane na Boga. To był główny obiekt jego kontemplacji, jego radości, jego no, główny obiekt umiłowania, można tak powiedzieć. I z kolei wola była skierowana też na Boga, bo on słuchał się, tak? Nie od razu był upadek, tak? Tylko po jakimś czasie. Oczywiście ten czas jest różny, bo to pojęcie względne, bo przez różnych ojców określane inaczej, ale był, z początku Adam się słuchał, czyli nie brał tego zakazanego owocu. Gdy naruszył przekazanie, łaska Boża opuściła człowieka i człowiek stał się, zmienił się, o tak można powiedzieć, tak? Jego umysł raptem pociemniał. I przede wszystkim to, takie, co chyba najbardziej straszne dla nas, szczególnie ludzi wierzących, czujemy to, człowiek stracił taką osobistą relację z Bogiem. No. Wcześniej Adam oczekiwał, kiedy Bóg przychodził do niego, tak? A gdy spożył zakazany owoc, schował się od Boga, bał się Boga, tak? Już nie czekał z radością, kiedy przyjdzie Bóg porozmawiać z nim, a schował się gdzieś tam przed Panem Bogiem ze strachu. I to takie pierwsze, co się stało człowiekiem. Czyli człowiek można powiedzieć, upadł nastąpił upadek w drodze do na drodze tego podobieństwa, na drodze zadania, które mu zostało nakazane przy stworzeniu. I to taka tragedia pierwsza, ale pierwsze słowo i widzimy, że post to było takie główne przykazanie, tak? Które dawało człowiekowi co? Dawało świętość, dawało, że jest na dobrej drodze, dawało to, że człowiek mógł w tym czasie, gdy powstrzymywał się od zakazanego owocu, miał relację z Bogiem.
I to było fajne. I człowiekowi więcej niczego nie było trzeba, tak? Bo człowiek tak został stworzony, by poznawać Boga i cieszyć się właśnie tą relacją i poznaniem Pana Boga. I gdy Adam został wygnany z raju, później post mamy jako też zadanie dalej zostało. I w Starym Testamencie mamy kilka takich przykładów, gdy post ludzie bogobojni, tak i nie tylko bogobojni, zachowywali post. I tu mamy takie przykłady, cytat z proroka Zachariasza, który nawoływał: post niech się zamieni dla narodu ludzkiego w radość, wesele i święto przyjemne. Stąd też w Starym Testamencie oznaczał się on cechami szczególnymi. Post był nadzwyczajny, dotyczył ogółu ludzi, był zobowiązaniem dla społeczeństwa i jednostki. Dlatego też i między innymi Grzegorz Palamas pisał, nawiązując do tego fragmentu, że prawdziwy post leczy wszystko. Jest obrazem cnoty, umartwieniem ciała i środkiem oddalania się od namiętności. Inne takie, widzimy, że też i wielcy prorocy, tak, gdy chcieli nawiązać jakąś relację z Panem Bogiem, otrzymać jakąś informację albo objawienie, też pościli. I tak samo Mojżesz, tak, gdy poszedł na górę Synaj, tam pościł. Prorok Daniel, gdy został wrzucony do jamy z lwami, tak, też przedtem wcześniej pościł. I Joakim i Joanna przed narodzeniem Matki Bożej, tak, gdy nie posiadali, nie mogli mieć dzieci, pościli się, tak? Joakim i Anna, i szczególnie Joakim i z Anną podjął szczególny post po tym zdarzeniu, które było w świątyni, gdy Joakim zaniósł swoją ofiarę i ta ofiara została odrzucona przez kapłana, bo w Starym Testamencie bezdzietność była uważana za to, że człowiek jest odrzucony od Pana Boga. I w tym takim bólu i w modlitwie Joakim odszedł na pustynię, do pieszczery. Ta pieszczera jest po dzisiejszy dzień. Kto był na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to na pewno był w tej pieszczerze. I tam Joakim pościł, a Anna pościła w domu. I po tym właśnie szczególnym okresie Bóg dał im tak dziecko, które później stało się matką naszego Chrysta Spasiciela. I też mamy post, który był, przykład postu, który był dany grzesznikom. Pamiętamy w Babilonie, gdy prorok Iona głosił straszną karę, że przyjdzie na miasto Niniwę, przyjdzie kara Boża za ich rozpustę, za ich niemiłosierdzie, za niewiarstwo i inne grzechy, że do wieczora to miasto zostanie zniszczone. I sam król tego miasta i wszyscy mieszkańcy przestraszyli się tego proroczego głosu i zaczęli pościć. Pościli wszyscy. I ludzie, i starsi, czyli ludzie, i dorośli, dzieci, pościli także zwierzęta. Nikt nie jadł. Bo samo słowo post znaczy nic nie jeść. I w Starym Testamencie post to znaczy nic nie jemy. Ewentualnie ktoś tam, jeśli ktoś pościł, to po zachodzie słońca spożywał jakiś posiłek, gdy czuł jakąś tam niemoc. I znamy z historii, że tak, że gdy mieszkańcy miasta Niniwy nałożyli taki srogi post, tak, odrzucili swe jakieś piękne szaty, a odziali się w wory pokutne, posypali swoje głowy popiołem i prosili Boga o przebaczenie. Bóg tym razem im przebaczył, tak? Czyli dał czas na to, że to miasto istniało przez ileś tam lat, dopóki oczywiście znowu następne pokolenie
nie uległo zepsuciu i to miasto niestety później zostało zniszczone. Ale widzimy, na ile silny jest post. Znaczy, jaką daje siłę duchową, tak, i jak miły jest Panu Bogu. Nie w tym sensie, że Bóg potrzebuje, żeby człowiek się męczył, tylko że sam post zmienia człowieka, tak? O. I wtedy człowiek jest w stanie wejść w relację z Bogiem. Czy to podczas modlitwy, czy w ogóle może inaczej. Post przybliża człowieka do Boga. O. Później, gdy już przejdziemy do, powiem o Nowym Testamencie, pamiętamy, że Jan Chrzciciel, dzisiaj akurat jego jest, tak, czcimy jego pamięć, bo mamy pierwsze, drugie odnalezienie tak, świętej głowy Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był wielkim postnikiem, tak? Jak mówi święci ojcowie, Jan Chrzciciel nie dokonał żadnego cudu, ale jego życie było na tyle postne, na tyle wstrzemięźliwe, że był tak wielkim autorytetem, że wszyscy jego słuchali. I w piśmie czytamy, że przychodzili do niego i zwykli ludzie, tak, wyznawali swoje grzechy i przychodzili żołnierze, przychodzili celnicy, przychodzili też i uczeni w piśmie. Więc był na tyle jego życie postne wywierało, dawało, może tak, jego takie życie postne dawało, że jego duch był tak silny, że wpływał na cały Izrael, tak, ówczesny. I gdy Chrystus został, przyjął chrzest w Jordanie, to czytamy w piśmie, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli sam Chrystus jako wzór, nasz obraz, nasza ikona, tak, pokazał, że początek swojej pracy misyjnej rozpoczął od postu. I to postu doskonałego, jak na warunki ludzkie, czyli 40 dni pościł. I teraz już może powiem parę słów o poście już w Nowym Testamencie. Wiemy, że post na wzór Chrystusa, tak jako tradycja, już pojawił się w pierwszych latach i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jeszcze taki fragment przypomnę z Ewangelii, gdy uczeni w piśmie, faryzeusze zarzucali dla Chrystusa, że jego uczniowie nie poszczą, tak jak poszczą to faryzeusze, tak jak pościli Żydzi dwa razy w tygodniu, to Chrystus wtedy powiedział im tak, że przecież nie mogą pościć synowie weselni, tak? Ci, którzy są na weselu. Ale gdy Syn Człowieczy zostanie zabrany, wtedy będą pościć. Dlatego od pierwszych lat, tak, chrześcijaństwa mamy post w środę i w piątek, tak? Bo w środę Chrystus został sprzedany, a w piątek został ukrzyżowany. Czyli w te dni, gdy został zabrany od nas, tak, z tej ziemi Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus. I pierwszym takim postem, który był od razu znany, to był Wielki Post. Tak? Później pojawiły się następne post bożonarodzeniowy i z czasem, gdy chrześcijaństwo stało się powszechne, w tradycję weszły posty, tak, i post, który nazywamy Piotrowy, czyli inaczej mówiąc post apostolski. To jest, apostołowie pościli przed pójściem na misję, na głoszenie Ewangelii, apostołowie pościli. I dlatego mamy post Piotrowy. Nie przed świętem Piotra i Pawła, a to jest post, był właśnie w tradycji, starej tradycji, post wzięty od apostołów, którzy pościli przed pójściem na głoszenie świętej Ewangelii.
I później post przed świętem zaśnięcia na święcie Marii Panny. Dlaczego taki ważny jest post? Świeciciel Ignaci Brończaninów, on opisuje, pisze tak, że głowa dobrodzieli to modlitwa, a ich osnowanie post. Czyli taką, można powiedzieć, królową cnót jest modlitwa, ale podstawą wszystkich cnót jest post. Tak to w krótkich słowach opisuje Ignaci Brończaninów i później też fajnie tak mówi, że zakon posta, budući po naróżności zakonem dla czrewa, w słuszności jest zakon dla uma. Czyli przekazanie zakon dla postu, które jest zewnętrznie, tak, przejawia się jako przekazanie dla ciała, istotnie, jak można powiedzieć, jest tym przekazaniem dla uma. Może ten um, bo to takie słowo, nam tłumaczymy to umysł. Um w literaturze naszej estetycznej, w Pisma Świętych Ojców, jest to ta część duszy, która, można powiedzieć, odpowiada za poznanie. Um też, jednym może tak z narzędziem uma jest koncentracja, wniemanie. O tak można powiedzieć. I wszystko, co my postrzegamy na zewnątrz, czyli te sygnały, bodźce, które pochodzą z zewnątrz, czyli co widzimy, co słyszymy, co czujemy, co odczuwamy przez dotyk, tak? Wszystko to duchowo przyjmuje i składa to w serce. Serce jest taką spiżarnią wszystkiego. Dlatego święci ojcowie opisują, że umysł, bardzo szybko się brudzi, ale bardzo łatwo się oczyszcza. Z kolei serce. Bardzo trudno je zabrudzić, ale bardzo trudno się oczyszcza. Dlatego życie ascetyczne, tak, jeśli my to prowadzimy życie, to praktycznie trwa do końca naszych dni. Bo praca jest nad sercem, tak, bo serce bardzo trudno się oczyszcza. Czyli chociaż zewnętrznie post jest to przekazanie dla ciała, ale w istocie to dotyczy naszego umysłu. Dlaczego tak ważne? Dlatego, że umysł, ten tak, oczyszczony, skoncentrowany, potrzebny do modlitwy. A modlitwa potrzebna po to, żebyśmy mogli nawiązać relację z Bogiem, tak? No. I modlitwa jest takim, dzięki modlitwie my też prosimy Boga i o przebaczenie, i prosimy Boga o łaskę, tak, i inne rzeczy, które nam są potrzebne nie tylko w życiu tym takim codziennym, tak, ale przede wszystkim w życiu duchowym. Takie czytamy w modlitwie tej postnej Efrema Syryna, tak? Duże celo mudria, smireno mudria, cierpienia i lwi daruj mi. No tak, to jest, prosimy Boga to, co utraciliśmy, czego nie mamy, tak? Bo źródłem wszystkich cnót jest Bóg. Dlatego prosimy Boga o te dary. Później przeczytam jeszcze parę takich rzeczy o poście od innych ojców. Jedna z stichir, która jest przed rozpoczęciem, czytana jest na juczni niedzielnej, przed rozpoczęciem postu, tak fajnie opisuje początek postu i wzywa nas do postu. Nadszedł czas duchowych zmagań. Zmagań początek, zwycięstwa nad demonami, bogato uzbrojonym w trzemięźliwości, anielskiej wspaniałości, wobec Boga odwagi. Dzięki nim Mojżesz został rozmówcą Stwórcy i głos niewidzialny przyjął swymi uszami. Panie, i nas dzięki nim uczyń godnymi pokłonienia się Twym cierpieniom i świętemu zmartwychwstaniu jako miłujący człowieka. W czasie Wielkiego Postu Cerkiew wzywa każdego z nas do pokajania.
Prawosławny Wielki Post poprzedza niedziela przebaczania win, kiedy jedni u drugich, poczynając od biskupów duchownych, prosimy o wybaczenie swych grzechów i przewinień oraz wzajemnie wybaczamy. Bez wybaczania nasz post staje się daremny. Nie wybaczając, nie możemy prosić Boga o wybaczenie. Jakiś to piękny, duchowo-radosny czas wzajemnego wybaczenia i oczyszczenia, szczególny czas czynienia dobra i wstrzemięźliwości, czas odejścia od zła ku dobru, od grzechu do cnoty. Współczesny świat nie ceni postu, nie rozumie go. Nie rozumie też pokajania, które łączy ziemię z niebem i jest drabiną wznoszenia człowieka do niebios, oczyszcza i wygładza każdy grzech. Sensem życia chrześcijanina jest przemiana dzięki pokajaniu. Był niegodziwcem, stał się pobożnym. Był rozpustnikiem, stał się wstrzemięźliwym. Pokajanie jest odnową daru Chrztu Świętego, ciągłym przywracaniem utraconej łaski. I dalej tak. Wyrzekając się w czasie postu niektórych pokarmów, ciało staje się lżejsze, duch bardziej trzeźwy i podatny na duchowe zajęcia. W czasie postu powinniśmy więcej uwagi skupiać na najważniejszym, na naszym związku z Bogiem. Wyrzekamy się niewiele, lecz wyrzekając się tego małego, uczymy się przezwyciężać siebie. Uczymy się miłości, gdyż Bóg jest miłością. On jest miłością ofiarną i działa poprzez ofiarowanie. Czyli post to nasza ofiara. Post to możliwość zmiany siebie i walki ze swoimi namiętnościami, przyzwyczajeniami, które nas zniewalają i stają się naszą drugą, niedobrą naturą. Należy przymuszać siebie do modlitwy, do duchowej lektury, by poznać siebie, zobaczyć, co nami włada i podjąć próbę wyzwolenia poprzez spowiedź i świętą Eucharystię. Gdy postaramy się zmienić siebie na lepsze, zmienimy tę cząstkę świata, która przypadła nam w udziale. I w drugim miejscu w Ewangelii Chrystus, gdy Chrystus wziął ze sobą trzech apostołów, apostoła Piotra, Jana i Jakuba na górę przemienienia i tam na górę Tabor, tam się przemienił przed nimi, czyli pokazał swoją prawdziwą istotę. Gdy zeszli z góry, okazało się, że apostołowie nie mogli wygonić jednego demona. Okazało się, że ten demon był na tyle silny, że oni nie byli w stanie. Chrystus wygonił tego demona i później apostołowie pytali się, dlaczego my nie mogliśmy tego dokonać, tak? I Chrystus im wyjaśnił, że nie mogli się tego dokonać, dlatego że ten rodzaj wychodzi tylko przez post i modlitwę. O co tu dokładnie chodzi? Chodzi o to, że apostołom brakowało wiary. Czyli wiara też rodzi się i ze słuchania, ale też wiara rodzi się i od postu i modlitwy, przez post i modlitwę. I to jest takie ważne. Czyli apostołom brakowało tej takiej stuprocentowej wiary. Dlatego książę, taki jeden z książąt, jakiś silny demon, nie wychodził z tego człowieka. Dlatego takim ważnym jest post i modlitwa. A szczególnie w dzisiejszych czasach post, bo wiemy, że w niektórych już przykładach Pisma Świętego to słowo post jest wyrzucane, wykreślane, że niby tam ktoś tam znalazł jakieś tam stare nie wiem, papirusy czy jakieś argumenty, tam nie ma tego słowa. My nie żyjemy według Pisma, my żyjemy według tradycji, trochę inaczej, tak? Czyli to, co nam przekazali apostołowie przekazali mężom apostolskim, a mężowie apostolscy przekazali naszym przodkom, a przodkowie przekazali nam. I my tak żyjemy, a nie na jakichś tam fragmentach, na archiwach czy jakieś na archeologii, tak? Bo wiemy, że też było dużo podróbek i fałszywych pism. I dzisiaj też mamy dużo fałszywych informacji. Więc widzimy, że dla złego ducha takim jednym z jego dokonań jest to, że on przekonuje bardzo często nas, że post, czyli ludzi, tak? Przekonuje, że post nie jest potrzebny.
O. I może tu na tym chciałbym się trochę skupić. Dlaczego? Dlaczego takie ważne? Tu o tym opisuje Ignacy Bryczaninow. Tu akurat po polsku nie mamy, może po rosyjsku nie będę czytał. Tylko tak opiszę swoimi słowami. Dlatego, że demon, gdy upadł, tak, został najpierw wyrzucony z nieba na ziemię, a gdy dalej nie okazywał skruchy i skusił człowieka, później został strącony do piekła. Tam jest jego miejsce. I za to, że kusił człowieka, Bóg nakazał mu, że będziesz tak, jako w obrazie węża, będziesz pełzał po ziemi i ten proch będzie twoim tym pokarmem, czyli tym takim duchowym naslażdzieniem, czyli to słodyczą można powiedzieć, tak? Bo każda istota też musi z czegoś brać słodycz, tak? Jakąś przyjemność czegoś. O. I wcześniej demon jako anioł wspaniały, tak? I jego aniołowie cieszyli się oglądając chwałę Bożą, tak? Z tego czerpali energię, można powiedzieć, sens życia, tak? I radość. Gdy upadł demon, on stał się, zaczął jego źródłem takie, można powiedzieć, no takie, może być fałszywe, ale jednak radości, są te uciechy cielesne. Ale on jako duch tego nie może dokonywać, więc zmusza stworzenie, czyli człowieka, aby on popełnił jakieś tam grzechy, niegodziwe uczynki. I z tego dla niego jest radość. Czyli zrobi jakąś tam kłótnię, wojnę, cieszy się, tak? Doprowadzi kogoś, że ktoś się objada, później się męczy, to on się cieszy, tak? To jest dla niego takie tak zwane zloradztwo. Znacie to słowo? Czyli gdy ktoś się cieszy, gdy dla wroga jest nieprzyjemnie, tak? Gdy wróg ma ciężko, to my czasami potrafimy się cieszyć, tak? Ale to jest taka radość fałszywa i fałszywa, niedobra, tak? która można powiedzieć demoniczna. I właśnie demon z tego korzysta. I gdy my, tak, jako staramy się słuchać przekazem cerkwi i puścimy, wtedy jakby zabieramy od demona źródło jego uciech. Czyli można powiedzieć, rozrywamy więź z demonem, ze złymi duchami. Rozumiecie? Dlatego demon już nie może tak blisko być przy człowieku. O, bo tak inaczej, to on nas kusi, my z tego korzystamy, z tego korzystamy, z tego korzystamy. Więc on jest blisko nas. Jeśli zakładamy post, tak, momentalnie, można powiedzieć, jakby wybijamy z jego rąk to narzędzie uciech, o tak, i zloradztwa, tak, czyli tej radości ze złego. O. Czyli post to nie tylko daje dla naszego umysłu, że nasz umysł się oczyszcza, staje się bardziej otwarty na modlitwę i zdolny rozmawiać z Bogiem, ale też post nas oddala od nas demona. Dlatego święci walczyli z demonami, postem i modlitwą. To były takie główne narzędzia. I oczywiście pokorne myślenie, to, czyli smirenie, to był taki fundament ich walki duchowej. I tu wspominaliśmy już, że przed rozpoczęciem postu bardzo ważne jest wybaczenie, tak? Czyli proszczone woskresienie. Dlaczego takie ważne? Dlatego, że jeśli my nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, to będzie przeszkoda w poście. Inaczej mówiąc, będzie przeszkoda w modlitwie. Jeśli nie mamy naprawionej relacji z swoim bliźnim, tak? O. Albo nawet nie mamy naprawionego myślenia w stosunku do drugiego człowieka,
nawet do polityków, tak, już tak mówię, tak, bo postrzegałem polityków najczęściej jako osoby niegodne. No, co dla mnie są tak przedstawiani, a czasami niektórzy z nich są tacy. Ale o to chodzi, czy do polityków, czy do, nie wiem, do kierowników pracy i tak dalej, to musi być ułożone przed postem, tak? Dlaczego? Bo inaczej nie będzie modlitwy. No. Dlatego nie pójdzie modlitwa, tak mówią święci ojcowie. A szczególnie jeśli ktoś próbuje czytać modlitwę Jezusową, Jezusową modlitwę, to kompletnie nie uda się. No. Dlatego takie ważne, bo co to znaczy, jeśli ja poproszę o wybaczenie? Muszę się ukorzyć przed drugim człowiekiem. Smiritsa, tak? Czyli nawet jeśli to jest jego wina, ja biorę ją na siebie. Czyli co robię? Upodabiam się do Chrystusa Pana. Bo Chrystus wziął nasze grzechy na siebie, tak? I tu też. Czasami jestem winny, czasami nie jestem winny, ale biorę na siebie, czyli nie tyle może winy, ale może inaczej bym powiedział tak, odpowiedzialność, tak? O, a czasami nawet i winę tego brata czy siostry biorę na siebie. O, i gdy próbuję pojednać się z swoim bratem. To jest taka podstawa dobrego postu i w ogóle każdego, w ogóle życia duchowego, tak? Dlatego o to dbamy. Nawet jeśli spojrzymy w modlitosłow, tak? W wieczornych modlitwach, przed pójściem, tak? Czytamy tam przed spaniem, to modlimy się, tak? Nienawidzisz ich i obidzisz nas, prosti Gospodi. Tak? Zaczyna się tak modlitwa. Czyli prosimy o wybaczenie, tak? I o dobro dla tych, którzy coś tam, którzy z nas nie lubią, albo my kogoś tam nie lubimy i tak dalej. I wyznajemy grzechy, tak? Codziennie jest wyznanie grzechów według modlitosłowa. Dlatego takie ważne, taki fundament. O. I tu mówiłem o poście jako cielesnym też, ale też jest ta druga część, bo człowiek ma ciało i duszę, więc o tym poście duchowym. Dla duszy. Post dla duszy to jest wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość w rozmowie i wstrzemięźliwość w stosunku do wszystkich naszych zmysłów. Czyli ograniczamy słuch od niepodobnych rozmów, ograniczamy swoją mowę, język, tak, od rozmów, od żartów, ograniczamy też słuch, nie oglądamy różnych, w naszych czasach tu mamy oczywiście media, czyli telewizję, internet i tak dalej, to ograniczamy. Wszelkie spotkania, zabawy, czyli dotyk ograniczamy, tak? Staramy się skromnie ubierać, jakieś zapachy ograniczamy, czyli to wszystkie zmysły nakładamy na zmysły post. O. I to pomaga człowiekowi wejść w modlitwę. To pomaga człowiekowi bardziej wejrzeć w siebie. Co to daje, gdy ja się ograniczam? Daje też między innymi to, że ja jestem w stanie widzieć myśli, które wchodzą w moje serce. O. Bo trzeba pamiętać, że myśli są trzech rodzajów. Pomysły, tak to mówimy po słowiańsku. Czyli myśli mogą być zamysły, tak tłumaczone, od złego. Pomysły mogą być od anioła chranitela, czyli zawsze dobre. I pomysły mogą być z naszej natury, które bywają dobre i niedobre, te pomysły, czyli myśli. I diabeł to jest taki, też on walczy o swoje, tak? Bo on też chce być podobny do Pana Boga cały czas. Mimo, że został strącony z nieba, ta idea być Bogiem mu została. On próbuje włożyć człowiekowi tę ideę, tak? Podstawę tej idei nazywamy egoizmem, tak? To na tym wszystko bazuje. I diabeł walczy, czyli sieje cały czas te plewy, tak? Anioł stróż, anioł chraniciel sieje dobre myśli, tak, pszenicę, Słowo Boże czytamy, tak, czyli nasz, gdzieś tam naprowadza na czytanie Słowa Bożego, dobre, a diabeł wkłada, sieje właśnie te plewy, chwasty, czyli te myśli, które są niedobre. I trzeba pamiętać, bracia i siostry, o tym, że
że nie wszystkie myśli, które przychodzą mi do głowy, to są moje. Często ludzie, gdy jesteśmy niedoświadczeni, nam się wydaje, że wszystko, co mi przychodzi do głowy, to tak jest, jak ja widzę. Pamiętaj o tym, że to wszystko jest subiektywne, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę, że po upadku diabeł ma dostęp do naszego serca. Przed upadkiem diabeł nie miał dostępu do naszego serca. Z Ewą rozmawiał tak, twarzą w twarz, tak? Po upadku, można powiedzieć, w sercu powstała taka szczelina i diabeł może wkładać niedobre zamysły, pomysły do naszego serca. Czyli gdy ograniczamy swoje zmysły, tak, czuwstwa, jak to mówimy, czyli wzrok, słuch i smak i tak dalej, wtedy jesteśmy w stanie bardziej poznawać siebie, wejrzeć w siebie, zobaczyć siebie, tak? O, i dlatego i wtedy ta modlitwa staje się bardziej żarliwa, bo ja widzę, co we mnie jest zepsute, tak? Jakie myśli chodzą w moim sercu, tak? Później w głowie to często odczuwamy, ale jakie myśli są w moim wnętrzu, tak? Których ja nie chcę, a one są. Czyli moje serce jest dalej otwarte dla demona. Demon sieje, a ja tego nie chcę. I wtedy moja modlitwa staje się bardziej żarliwa i wtedy ja nie modlę się tego dlatego, że tak trzeba, a dlatego, że ja pragnę, że ja ginę, że ja topię się, jak apostoł Piotr, który tak, gdy stracił Chrystusa swoich oczu, gdy szedł po wodach na Morzu Galilejskim, stracił Chrystusa na moment z oczu, zaczął oglądać się na lewo, na prawo, zaczął tonąć, tak? I wtedy zawołał spasi mnie, pogibaju. I Chrystus wyciągnął rękę i wybawił apostoła Piotra od utopienia się. I tutaj jeszcze podpiorę tak cytat Warsonofia Wielikiego. Należy założyć, że nie będzie postu, choć wszystkie zasady, zwyczaje postu zostaną zachowane. Święty Warsonof już Wielki mówi, post cielesny nic nie znaczy bez wewnętrznego postu duchowego, który polega na uchronieniu się przed namiętnościami. Post pomaga nam nauczyć się podporządkowywać nasze pragnienia umysłowi i woli, a umysł i wolę Słowu Bożemu. Dlatego takim, czyli post w naszym prawosławnym rozumieniu to nie dieta. Oczywiście można korzystać z diety, ale post to nie dieta. Oczywiście pomaga. Bo w tej chwili masa jest badań i w ogóle diety, masa różnych diet, które mówią o tym, jak dobroczynny jest post, jak trzeba pościć, tak? Ale nasz cel jest inny. Nasz cel jest poznać siebie, tak? I pozbyć się, na ile to możliwe, tak? Dzięki łasce Bożej, dzięki korzystaniu z sakramentów, w taństwie i spowiedzi przeczyszczenia, tych naszych namiętności, naszych grzechów, oczyścić nasze serce. Po to, żeby zobaczyć oczyma duszy Chrystusowo, tak, stradanie, tak, Wielki Piątek i zobaczyć oczyma, poczuć oczyma duszy zmartwychwstanie Chrystusa, czyli Paschu Chrystowu. To jest nasz cel. Naszym celem nie jest schudnięcie, naszym celem nie jest poprawa zdrowia, chociaż to jest taki poboczny efekt, ale naszym celem postu prawosławnego jest oczyszczenie serca, tak, i uczestnictwo w Wielkim Piątku i w Pasce Chrystusowej. I może tak już na zakończenie. Jeszcze tak, może powiem o takich, bo tu jeszcze powiem tak, o takich błędach, jakich błędy, trudności i pokusy w poście, bo to też takie ważne. Jakieś uprzedzenia, które mamy. Uprzedzenia, może ja tak spowiem z swego doświadczenia, które z dzieciństwa pamiętam. Bo lata za czasów, jak to powiedzieć, wczesnego socjalizmu, tak, była propaganda, część ludzi, niektórzy tak słuchali nowej propagandy, więc było zwalczana pobożność, zwalczane było chrześcijaństwo. Może u nas w Polsce to nie było tak mocne, ale to przenikało też i w nasze prawosławne środowisko. Ja słyszałem niektórych
właśnie sąsiadów, którzy jak był jakiś tam post, przychodzili i mówili, a post co pościć? I oczywiście cytowali. Nie to skwierdzi człowieka, co wchodzi, a to, co wychodzi. Czyli nie to kala człowieka, co wchodzi, a co wychodzi. No. Czyli tym się podpierali, a zapominali, a drugi cytat już nie pamiętali tego cytatu, gdy Chrystus mówił tak, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej, tylko przez post i modlitwę, tak? Już tego nie cytowali. I tak działali heretycy, pamiętajmy, bo już tak z boku powiem, bo heretyk pochodzi od słowa, jak się nie mylę, ereo, znaczy wybieram, wybiórczo. Czyli heretyk nie brał całej prawdy objawionej, którą przekazał Chrystus apostołom, a wybiórczo, co mi się podoba. Dlatego zostało nazwanie. Czyli heretyk to znaczy ten, który wybiera, co mu się podoba. A co się nie podoba, to nie bierze. I tak samo tutaj działali zawsze propaganda, w jaki sposób działa. I tak samo propaganda antycerkiewna, że wybiera i korzysta też z Pisma Świętego. Czyli zło korzysta też z Pisma Świętego, tak jak pamiętamy pokusy, które Chrystus miał w czasie swego postu, tak? Na pustyni też diabeł korzystał, podpierał się Pismem Świętego, Pismem Świętym, tak? Jak mu proponował, żeby się rzucił przepaść, tak? Ze świątyni się rzucił, skoczył i tak dalej. Wszystko to było podparte cytatami. Ale Chrystus w ogóle nawet nie wstępował w nim dialog, tylko Pismo Święte oddalał go od siebie, walczył z nim. Dlatego to pamiętam, to było takie, co mnie zapamiętało się, jak byłem dzieckiem i pamiętam też jako dziecko, w jaki sposób też, no, pamiętam, uległem też, po prostu nie uznawałem jakiś czas. Było tam, jak tam coś w domu dawali, ale tak nie byłem świadomy postów. Myślałem, że to niepotrzebne. Jakiś wymysł starych, jeszcze pamiętam kiedyś tam dziadek z babcią mówili, o, że Petrówka z Pasówka. Myślę, co to takiego? No, tak pamiętam swojego dzieciństwa. Może nie każdy miał takie doświadczenie, ja takie miał doświadczenie. No. Okazało się, że ta propaganda była skuteczna, szczególnie dla młodych umysłów, które jeszcze nie są oparte, nie mają doświadczenia, nie są utwierdzone w dobru. O. To takie pierwsze takie uprzedzenie, pamiętam. Później takie uprzedzenie, że post szkodzi. No w tej chwili chyba już to możemy wyprzeć to, bo jest masa badań, tak? Masa różnych diet, które proponują, post nazywają wielki, niektórzy określają, że taki post danielowy jest taka dieta. Nie, ktoś może czy słyszał o takim, czy post pani Dąbrowskiej inaczej nazywany, więc tam same warzywa nawet na oczyszczenie. I to wszystko okazuje się, że jest bardzo zdrowe, pożyteczne, oczywiście jeśli jest odpowiednio przychodzony ta dieta. Czyli to uprzedzenie, że post szkodzi, to nieprawda. Jak idziemy do szpitala, kto był kiedyś w szpitalu, to wie, w szpitalu jest dieta. No w tej chwili szpitale są inne, ale kiedyś, kto pamięta, na pewno pamiętacie, w szpitalu nic się nie przenosiło z domu, nic nie można było trzymać z domu. Co było w szpitalu, to było twoje, to była dieta szpitalna. I nikomu nie szkodziła, nikt nie miał tam specjalnych rozwolnień i tak dalej. Przeważnie się ludzie leczyli na diecie szpitalnej, mimo że było, czuł głód zawsze, to prawda, tak? Bo to, dlaczego głód? Bo nic nie ma do roboty. Bo chory to leży i później co robisz? Zjadłoby się coś. A ja byłem kilka razy w szpitalu, nawet kilkanaście, to mam doświadczenie. Więc jeśli idziemy leczyć ciało, też jest jakaś tam dieta, ograniczenie, tak? Jeśli cukrzyk, to tak. A jeśli badanie, na przykład wieczorem, albo operacja, to co robimy? Cały dzień nie jemy, tak? I nie pijemy nawet. O, jeśli poważne badanie tam z góry albo z dołu będą zaglądać, to nie je się, nie pije. Więc to uprzedzenie, że on szkodzi, to oczywiście diabeł wykorzystuje. Wykorzystał, żeby ludzi odrzucić, tak? Tym bardziej ludzi prostych, tak? W tym sensie prostych, których łatwo może być oszukać. Może tak, łatwowiernych, bo to źle powiedziałem, przepraszam. Bardziej łatwowiernych, tak można odrzucić od postu. Później, jakie błędy mogą zdarzać się? Wstyd, tak?
wstyd, bo no teraz to może, teraz to mamy trochę usprawiedliwienie, można powiedzieć, a jestem wegetarianinem, albo postanowiłem przez 2 miesiące być wegetarianinem, albo jestem na diecie, nie? To modne słowo. Jak ja byłem, no, słucham, 30 lat temu, takie słów nie było, więc jak ktoś posił, to było dziwne, co się tam dzieje, co się z tobą stało, chory jesteś, tak, co wymyślasz i tak dalej. Więc presja otoczenia, tak, to jest też ważne. O. I tak można powiedzieć z doświadczenia, jeśli my nie mamy celu konkretnego, czyli oczyszczenie serca, przygotowanie siebie do Paschy, jeśli to nie jest cel, to przeważnie łamiemy post, bo trudno wytrwać. I żeby w poście wytrwać, potrzebna też właśnie modlitwa. Te dwie rzeczy. Ktoś powiedział, że post i modlitwa to tak jak skrzydła dla ptaka. No. Z jednym skrzydłem ptak, no, co podskoczy, machnie i upada. Jeśli drugie skrzydło będzie skaleczone, tak? Nie podleci, tylko będzie podskakiwał. I tak samo nasza dusza, ona nie może się wznieść na wyżyny duchowe, jeśli nie ma tych dwóch skrzydeł zdrowych. Czyli nie korzysta z postu i modlitwy. Czyli albo pości, jak niektórzy, tylko dieta, albo odwrotnie. Albo tylko modlitwa, post mi nie jest potrzebny. Więc zawsze będzie skaleczony. Bo mamy przykłady, tu podawaliśmy, tak? I Starego Testamentu, i Jan Chrzciciel, i Chrystus, i apostołowie przed misją tak pościli się. Więc dla każdego post jest nie tyle pożyteczny, ale niezbędny. O. I mi się wydaje, że te wszystkie, które takie jakieś wykłady czytamy, różne rzeczy, mówimy po to, aby utwierdzić siebie w pożyteczności i niezbędności postu w życiu duchowym. Można jeszcze powiedzieć, bez postu i modlitwy nie możemy przybliżyć się do Boga. I może to chciałbym zakończyć swoją wypowiedź takim cytatem z naszego nabożeństwa. Teraz tutaj znajdę. I stichira z utryni, tak, wtorku pierwszej siedmicy, czyli pierwszego tygodnia. Zacznijmy więc, ludzie, nieskalany post, który jest dla dusz zbawieniem. Popracujmy dla Boga z bojaźnią. Namaśćmy głowę dobroczynności olejem i wodą czystości obmyjmy oblicza. Nie mówmy wiele w modlitwach, lecz tak jak się nauczyliśmy, wzywajmy. Ojcze nasz, który jest w niebiosach, odpuść nam grzechy nasze, jako miłujący człowieka. Stichira z uczni wtorku. To tak na koniec. Czyli post dla chrześcijanina jest okresem radości dla prawosławnego. Oczywiście trzeba powiedzieć, że ciało się boi. Tak, są takie myśli. Jest doświadczenie też. Bywały takie lata, że po prostu zdarzało się, że post idzie i raptem czujesz jakiś niepokój, a nawet strach. Nie wiadomo czego, bo to ciało się boi, tak? Ciało, które jest, rozleniwiło się po Bożym Narodzeniu, tak trochę. Tu jeszcze zima, tak fajnie, ciepło. I tu trzeba wysiłek jakiś, tak? Idzie wiosna, trzeba się obudzić, a nie chce się, tak? I czyli gdzieś tam podświadomie ciało zaczyna się buntować, no i diabeł też sieje. Bo trzeba pamiętać, że jedną z oznak, że gdzieś tam diabeł niedaleko, jest strach. To jest pierwsze, można powiedzieć, taki symptom, po którym poznajemy przybliżenie się złego ducha do nas, czyli strach, lęk, niepokój. Radio Ortodoksja.